podstawy kręgosłupa prawidłowego czworokątnego jest dwa razy dłuższa od wysokości kręgosłupa. Kręgosłup przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną podstawę i jeden wierzchołek drugiej podstawy. Płaszczyzna przekroju tworzy z podstawą kręgosłupa kąt alfa o mierze. Wszystko to jest przedstawione na tym rysunku. Ja w pewnej części ten rysunek przerysuję raz jeszcze i dokonam już pewnych tutaj własnych opisów. Ponieważ w podstawie mamy kwadrat, to w kwadracie występuje przekątna. Ja tą przekątną opisałem sobie literką D. No i oczywiście, jeżeli mamy kwadrat, to mamy dwie przekątne. I teraz drugą przekątną narysowałem tylko w połowie i opisałem literką X. A zatem, jeżeli przekątne w kwadracie są sobie równe, jedną z tych przekątnych opisałem literką D, a rysując drugą przekątną, tak naprawdę połowę tej przekątnej, no to mogę zapisać, że skoro D to przekątna podstawy, to D równe jest 2X, ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałem, X jest połową drugiej przekątnej. W treści zadania mamy informację, że wysokość jest dwukrotnie, jest dwa razy krótsza niż długość przekątnej podstawy. A zatem możemy zapisać, że H równa się X. Dlaczego? Dlatego, że X to jest połowa przekątnej. I teraz, jak przyjrzymy się rysunkowi, w którym i przyjrzymy się dokładnie trójkątowi, chodzi mi o ten trójkąt, którego boki to litery H, X, no i najdłuższy z boku przeciwprostokątny, a ten bok oparty o kąt alfa. To jest oczywiście trójkąt prostokątny, tak? Wysokość w stosunku do podstawy, w stosunku do połowy tej przekątnej oczywiście tworzy kąt prosty, a zatem jeżeli występuje tam trójkąt prostokątny, możemy użyć podstawowych funkcji trygonometrycznych. No i teraz pytanie, h do x, jaka jest to funkcja? Stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciw kąta ostrego do drugiej przy prostokątnej to oczywiście jest tangens, czyli h do x to jest tangens kąta alfa. Ponieważ wcześniej zapisaliśmy, że h jest równe x, powstaje mi zapis x przez x. X przez x nam się skraca, czyli otrzymujemy 1. Reasumując, otrzymujemy zapis tangens alfa równy jest 1. No i teraz pytanie, dla jakiej wartości kątowej funkcja tangens przyjmuje wartość równą 1? Oczywiście odpowiedzią to jest tutaj kąt alfa równy 45 stopni, tangens 45 stopni to jest właśnie 1. A zatem poprawną odpowiedzią w naszym zadaniu jest odpowiedź B.